Medwiedy. Jakby prezydent został zaproszony na wywiad do jakiejś rosyjskiej telewizji. Totalnie nawalony podczas tego wywiadu. Dziennikarka mnie zapytała, co otrzymuje prezydent Rosji, jak zostaje prezydentem. No i powiedział, że to otrzymuje oprócz walizki atomowej, to otrzymuje jeszcze walizkę z tajemnicami jakby rosyjskimi. Ona mi się chyba zapytała, czy tam są jakieś informacje dotyczące obcych cywilizacji. Tak, i powiedział, że nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo gdyby zdradził jakikolwiek element z tej teczki, to wybuchła by ogólnonarodowa panika. Witam Was serdecznie w 15. już audycji podcastu Nie Sądzę. Zaczęliśmy utworem innym niż zwykle. Zazwyczaj pojawia się dżingiel tej audycji na samym początku. Tym razem zaczęliśmy od utworu pod tytułem Miedwiediew zespołu Bedroom Visitors. Króciutki, minutka z haczykiem. Teraz się tak robi, taka jest moda. To jest wstęp, preludium do tej całej audycji, ponieważ to będzie inna audycja niż zwykle. Zazwyczaj mam jakiegoś gościa, z kimś rozmawiam. O wiele łatwiej się rozmawia z drugim człowiekiem, niż prowadzi monolog sam ze sobą. To przyznaję. Jeszcze nie jestem na takim etapie, żeby mówić przez godzinę, ale zobaczymy, co to życie przyniesie. Bedroom Visitors. Czym jest Bedroom Visitors? Bedroom Visitors to zespół, który założyłem razem z kolegami. Ten zespół jest zespołem otwartym, także jego skład cały czas się powiększał, umniejszał, miksował, koglomogował i robił szalone rzeczy, także nie będę wymieniać ludzi, którzy grają w tym zespole. Ale posłuchamy sobie utworów. Chciałbym, żebyśmy zaczęli... Ponieważ tak pomyślałem, że mógłbym zrobić audycję muzyczną i tutaj pojawia się problem z AX-u i praw autorskich, więc to jest muzyka, której właścicielami jesteśmy my z racji tego, że jest to nasza muzyka, więc nie mam skrupułów, żeby to puszczać. Zaczniemy spokojnie. Zaczniemy od takiej epki czteronumerowej pod tytułem Bałtyk i pierwszy numer. Z tej epki czteronumerowej nazywa się właśnie Bałtyk. Thank you.
dlaczego tak wybrzmiewa to wszystko powolno i smutno, a to dlatego, że okładka tej czteronumerowej epki pokazuje charakter tych piosenek. Pamiętacie jeszcze takie mrozy, kiedy morze zamarzało? Zrobiliśmy okładkę, będąc w Mielnie, tam gdzie Krzysiu jadł zupę. Byliśmy u naszego znajomego, jednego z gitarzystów, który też tam się udziela w tym zespole. I byliśmy wtedy, nie pamiętam, który to był rok, ale morze było tak zamarznięte, że przepięknie to wyglądało. Lód był wszędzie, na tych słupkach, które są falochronami, czy u samego brzegu. I zrobiliśmy taką okładkę, która naprawdę całkiem dobrze się prezentuje. Te utwory jeszcze czekają nas trzy. Następnym jest utwór, który nazywa się Sopot. On jest o wiele krótszy. Kojarzą mi się bardzo dobrze. Kojarzą mi się z takim totalnym chilloutem, z takim lekkim odpływem. Także jak będziecie tego słuchać, możecie spróbować zamknąć oczy. Nie musicie. Wiem, że wielu ludzi słucha podcasty w ten sposób, że po prostu robi coś i puszcza sobie czy z telefonu, czy z komputera, czy też gdzie indziej tam ma, z telewizora. I po prostu to jest tak zwane gadanie. Po tych numerach, które teraz będą jeszcze Sopot, jeszcze dwa inne z tej epki, posłuchamy czegoś zupełnie innego. Nie jestem w stanie wam datowo umieścić tych wszystkich rzeczy, ponieważ mimo tego, że kończyłem historię, jak już kiedyś wspominałem, to daty i to, co działo się pół roku temu, pół roku wcześniej, mylą mi się. Po prostu wszystko zlewa mi się w jedną całość. Tak to już bywa. Bardzo, bardzo lubię na przykład, nie wiem, jest pewnie wielu ludzi, którzy prowadzą jakieś notatniki, kalendarze, kajety swoje. I bardzo je lubię prowadzić, aczkolwiek systematyczność mnie wykańcza. Bo prowadzę je przez 3-2 dni, a potem już w ogóle do tego nie wracam. W telefonie jest jeszcze gorzej. Nie cierpię kalendarza w telefonie. A teraz przed Państwem utwór pod tytułem Sopot. Cóż za jakość. Wspaniale są nagrane te utwory. Bardzo lubię tą epkę. Nią zaczynamy, ponieważ ona może nie jest najświeższa, ale jest bardzo dobrze nagrana i zmasterowana, dlatego tak ładnie brzmi.
Mam nadzieję, że u was też ładnie brzmi, ponieważ w dalszej części audycji przejdziemy do utworów, które będą troszeczkę bardziej już grunge'owe, takie z garażu. Ale to jeszcze kawałek, bo jesteśmy dopiero na drugim utworze. Trzeci utwór nosi tytuł Iliada. I nie wiadomo do końca, dlaczego taki tytuł nosi. Z czym wam się kojarzy Iliada? Mi Iliada się kojarzy z Odyseją, z Grecją, z tą Ariadną, z tą Penelope Cruz, która czeka na swojego Odyna, Odysa. Przejdźmy do tej Iliady. Popłyńmy tą malachitową łąką i zobaczmy, co tam się czai w tej Iliadzie. Powiem wam, że super się tak nagrywa audycję, podcast,
ponieważ moje wstawki są tylko kilkuminutowe albo kilkusekundowe nawet, a większość wypełnia muzyka. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Ostatnia piosenka z tej epki będzie nazywać się Kaliningrad. Kaliningrad to, nie wiem czy wiecie, to jest część, ponieważ Polska graniczy z różnymi krajami. Graniczy z... No z czym tam graniczy? Z Niemcami na przykład graniczy, z Czechami graniczy, z Ukrainą nawet, wyobraźcie sobie, i z Białorusią. Ale również Polska graniczy z Rosją. I obwód kaliningradzki, o którym jest mowa, tutaj w utworze został opisany muzycznie. Ciekawe. Jeszcze tylko, ponieważ w tytule tego podcastu jest instrybutor, to chciałem powiedzieć instrybutor, żeby nie było, że jest coś w tytule, a nie jest tutaj zawarte w tej audycji. Oczywiście jest to clickbait. A jak inaczej? Ale tak trzeba, tak się robi, proszę pana, dzisiaj, w dzisiejszych czasach. A jak to się robi w Kaliningradzie? O, właśnie tak.
4 numery. Taka epka. Nazywa się Bałtyk. Możecie posłuchać czy na YouTubie, czy na SoundCloudzie. Chyba jest też cała twórczość jakaś nasza taka w miarę zebrana, bo to wiadomo, że czasem coś się nagrywało, coś szło do szuflady, ktoś miał się dograć, ktoś się nie dograł, albo ktoś się dograł i też było takie se. Różnie to bywało. Trzy słowa. Pokój, sobota i brak. To jest tytuł takiego folderu na komputerze. Jak coś robicie i macie czegoś więcej w projektach, to zazwyczaj się to gdzieś tam chowa i się stara podpisywać tak, żeby to szybko znaleźć na tej zasadzie. Żeby to było jakoś skatalogowane, jakby to powiedzieli bibliotekarze. I ten folder, który właśnie nazywa się tymi trzema słowami pokój, sobota, brak, zawiera w sobie dużo różnych nagrań. I tak jak o tych czterech, które były na początku, chciałem, żebyśmy ich tak posłuchali po prostu w całości, to o tych mogę coś więcej powiedzieć. I to nie dlatego, że byłem w takim amoku nagrywania, ale też trochę też. Ale po prostu te utwory nie powstawały jako taka jednolitość, tylko każdy gdzieś inaczej. Trudno się mówi, trudno się przedstawia w ogóle swoją jakąś tam twórczość muzyczną. Tak sobie pomyślałem, że jeżeli to by było spoko, gdybym miał materiał, którym nie byłby tym ZX-em właśnie opasany, że muszę jednak gdzieś to zgłaszać i tak dalej. Pomyślałem, że jeżeli ktoś dotrwał tutaj i słucha nas podcastu, który nazywa się Nie Sądzę, to mógłby wysyłać swoją muzykę, tylko musiałby mi napisać jakieś takie oświadczenie chyba. Nie wiem do końca, jak to rozgryźć. Może sami wiecie, że zrzeka się praw autorskich, bo wiecie, jak to jest, nie? Ktoś mi coś wyśle, powiedzmy, że załóżmy, że będzie taka sytuacja, że ktoś mi to coś wyśle na audycję, żebym puścił. Dzisiaj na sam koniec też usłyszycie prapremierę takiego jednego z poznańskich zespołów, który jeszcze nie wiadomo, kiedy wyjdzie, ale ja już mam ten numer i dla was go puszczę na sam koniec. I teraz gdyby ktoś chciał mi wysłać, żebyśmy zrobili to właśnie w takiej formie, no to co, no to musiałby chyba podpisać, bo może być tak właśnie, do czego zmierzam i co chcę powiedzieć, że utwór niezgłoszony do ZX-u wysyła, ja puszczam. I za jakiś czas płyta wychodzi z singlem. Narzędzia szpiegujące danych wytwórni stwierdzają, tak, to jest ten numer, który należy do naszego artysty, bo u nas wydał. Nagranie jest sprzed 5 lat, ale to nie ma znaczenia, bo utwór jest utwór. I teraz płać pan. A co? Płać pan. Więc ja musiałbym mieć jakąś podstawę, jakby jakąś podstawkę do tego, że użyczacie mi swoich numerów. Piszcie na Instagramie. Podłoga sadzę podcast? Tak, chyba tak. Gdybyście chcieli wysłać utwór. Jestem chętny, ale przedyskutujmy to jeszcze wcześniej. Przechodzimy do drugiej części. Ninja Go. Kojarzycie takie klocki Lego? Kiedyś był taki zestaw, który się nazywał Ninja Go. I my kiedyś nagraliśmy taki utwór. Od razu powiem, że to jest najgorsze, co mogłem zrobić, bo teraz będę słuchał razem z wami utworów, w których ja śpiewam, a ja nie potrafię śpiewać. Wtedy mi się wydawało, że coś tam potrafię, no i tak to zostało zarejestrowane. Wiecie, jak to jest ze swoim głosem. Jak usłyszycie go nagranego, no to jest zupełnie inaczej niż słyszycie siebie mówiącego. A to, jak słyszycie się w głowie, to jest jeszcze, to już rozmawialiśmy z Cudownym ostatnio o tym na jednym z pierwszych podcastów. Dlatego chciałem was zaprosić do najdłuższego chyba w formie tekstowej utworu, bo tam jest dużo, bo jest dużo zmiennych i dużo się dzieje. Ninja Go mocno, mlasknąłem, niedobrze. Ninja Go mocno inspirowane Japonią szogunatu. Zapraszam, posłuchajmy. Thank you.
rozejrzyj się dookoła las. Nieprzemakalny pan z trzciny, który ninja wkładał na nogi tak, jak rybak wkłada nieprzemakalne buty. Pomagając sobie długim bambusowym drągiem, mógł stosunkowo łatwo sforsować fosę lub dostać się na drugi brzeg rzeki, nie zamaczając przy tym materiałów wybuchowych. Wyjątkowe umiejętności pozwalające wojownikom cienia pokonywać w ław dużo odległości i wytrzymywać długo oddech pod wodą opisałem już wcześniej. Wszystko to powodowało, że chłopski przesąd, jakoby ninja mogli się zachowywać jak ryby i żyć pod wodą, wydawał się całkiem uzasadniony prostemu wieśniakowi żyjącemu w frontalnej Japonii.
strasznie, strasznie lubię ten numer, zwłaszcza za to, jak się kończy. Jakie jest, cały czas tam jest do przodu i cały czas podbitka, cały czas. Koledzy, super gitarzyści, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam też Piri Piri, bo on tutaj gra na gitarze. Trochę inaczej one brzmią, już są brudniejsze te nagrania. Wracamy trochę do korzeni. Tu jest kolejny utwór, który się nazywa Detonacja. I on jest zaprzeczeniem pewnej takiego konstruktu, którym jest utwór, ponieważ utwory wykonuje się w określonej tonacji, w określonym tempie, w określonej... no w różnych określonych rzeczach. A my nazwaliśmy utwór Detonacja z racji tego, że on troszeczkę przeczy tym regułom. Jest taki koślawy trochę. W jazzie to się czasami stosuje, ale nie chciałbym tego porównywać do jazzu, bo wiadomo, że jak żyjesz z jazzu, to umrzesz z głodu, tak jak mówią. To tak jeszcze z dowcipów, sucharów, to taki o jazzmenach, nie wiem, czy znacie, taki najbardziej popularny. Spotyka się jeden jazzman z drugim, mogę go spalić trochę, ale spróbujmy. Spotyka się jeden jazzman z drugim jazzmanem i mówią, jeden mówi do drugiego: słuchaj, wydałem płytę. Nie, nie, spalę to. Chodziło o to, że jeden egzemplarz wyszedł i jeden kupił drugiego. Nieważne, nieistotne. Detonacja. Utwór, który pokazuje, że można inaczej, że koślawo to też jest jakaś droga. Behawioryzm totalny, ułożony w przestrzeni, dotykam. Behawioryzm totalny, behawioryzm totalny. Przestrzenie otwarte, wszystko co się kręci i wszystko co się nie kręci. Wszystko co wygląda jest zielone, jest niebieskie, jest kolorowe. I wszystko co mam w kieszeniach pochowane, wszystko mógłbym sobie albo nie dać sobie nic, mógłbym też wszystko. Do widzenia, tobie tam są drzwi. Bang! Ucięło się. Dużo hi-hatu, ja wiem, dużo hi-hatu, słychać dużo tej góry, ale ja lubię ten numer, jest taki skoczny trochę, taki trochę punkowy. Teraz zanurzymy się w zupełnie coś innego, w zupełnie inne odmęty. Ja chciałem tylko przypomnieć, tak, bo jesteśmy już w 40 chyba minucie, że słuchacie podcastu pod tytułem Nie Sądzę. Zazwyczaj ta audycja ma gościa, ma hosta, ale dzisiaj zostaliśmy zostawieni sami sobie, ja z wami, tylko i wyłącznie. Dlatego serwuję wam troszeczkę muzyki. Trochę już spokojniej teraz przejdziemy. Mieliście okazję zapewne w tym podcaście słuchać już mojej rozmowy z Matem. Chyba z dwie przeprowadziliśmy, albo trzy, albo trzecia jest nagrana. Ostatnio. W ostatnią niedzielę. Bo regularnie staram się, żeby wychodziły te podcasty i żeby to jakoś w miarę hulało. Będzie przerwa wielkanocna. Nie wiem, co tam się wydarzy, ale postaram się coś wrzucić, żeby nie było tej przerwy.
i z Matem, z którym rozmawialiśmy wcześniej, teraz posłuchamy numeru. Mat jest wspaniałym basistą. Jest takim człowiekiem ideału, można by powiedzieć. Zawsze wszystko, co robi, jest w pewien sposób okraszone doskonałością, tak bym to powiedział. No musi być idealnie. Idealnie to też nie jest do końca, bo idealnie to jest zbyt dobrze, ale musi być bardzo dobrze coś zrobione. I kiedy z Matem usiedliśmy kiedyś, bo znamy się już bardzo długo, i usiedliśmy kiedyś, on chwycił gitarę, a ja coś tam zaśpiewałem i zagrał taki riff na tej gitarze, który nam się super spodobał. I on był kiedyś zagrany, zostawiliśmy ten numer w ogóle gdzieś tam nagrany. I potem na jakimś spotkaniu po iluś tam latach wyciągnęliśmy gitary i no to zagraj to, zaśpiewaj to. I nie mogliśmy. Czasem się tak zdarzy, że jest jeden numer, który się raz zagra i koniec. I się go potem nie da już zagrać. Wiadomo, można by rozpisać na nuty i się go nauczyć w tempie i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Góra i dół, tak się nazywa ten numer. I właśnie teraz zapraszam do posłuchania. Popatrz w górę, popatrz w dół, popatrz w górę, razem ze mną śnij. Popatrz w górę, nie patrz w górę, popatrz w dół, nie patrz w dół, razem ze mną po prostu idź. Popatrz tam, nie patrz w górę, nie patrz w dół. Popatrz w górę, ze mną tu stój. Popatrz w górę, nie patrz w dół. Popatrz w górę, popatrz w dół. Gdzie mam oczy wpojone w ciebie, w twoją górę i w twój dół. Popatrz w górę, nie patrz w dół. Popatrz, popatrz w górę, razem ze mną przeżyj to i tu stój. Ja jestem naprawdę zachwycony tym riffem gitarowym. To jest ideał. Mam nadzieję, ja ci podeślę, Matko, żebyś sobie tego posłuchał, bo to jest niesłychane. Jeżeli ktoś z was miał zespół albo ma zespół, albo jeżeli nie ma, to ja to wytłumaczę teraz. Przychodzi moment w zespole, kiedy już gracie, kiedy jesteście nastawieni na to, że chcecie nagrać płytę, macie swój materiał, wejść do studia, to wtedy wydarza się taka sytuacja, że nie macie już nic innego do grania, bo niewymyślone są piosenki, bo ktoś na przykład, nie wiem, zazwyczaj basiści to mają, że na przykład pociąg mu się spóźnił. No nie wiadomo, coś się wydarzyło. Wokalistka na przykład nie zjadła kiwi i no gorzej jej poszło. I wtedy przychodzi moment, kiedy zaczyna się grać covery. Wiadomo, Metallica, wszyscy coverują Metallica, nie? Zawsze jest ten sam patent. Jacyś tam, nie wiem, Dorsi, może na klawiszach, jakiegoś Manzarka. I, i,
i każdy ma taki szlagier, każdy jakby zagrał jakiś cover. Z tym, że ja jestem strasznym przeciwnikiem grania coverów i też nie lubię za bardzo. Aczkolwiek kiedyś zamknęliśmy się właśnie z Cudownym, który jest hostem tego podcastu, ponieważ jest perkusistą i właśnie z Matem i nagraliśmy cover. Ponieważ wszyscy jesteśmy wielkimi fanami zespołu Radiohead, znam jednego lepszego specjalista, który naprawdę taki psychofan, pozdro Stefan, jest mega, mega, mega wszystko wie o nich. Aczkolwiek byłem 2 razy na koncercie. W Poznaniu kiedyś grali nad Stadalino, to były dni miasta, dni Poznania, coś takiego. I na Openerze jeszcze. Ja jestem wiernym fanem i oni nagrali taki utwór, który się nazywa National Anthem. Mam nadzieję, że tu nas nie zdejmą, że nie dostanę demonetyzacji albo nie napisze do mnie prokuratura prosto od nich. Bo to jest jakby jakiś tam sposób cover, nie? Nie jest zbliżone do oryginału, to jest wariacja na temat. No i nam się zdarzyła właśnie taka. Thank you.
10 chyba jest trzecia minuta tego podcastu i teraz zapraszam was w świat narkotyczny. Narkotyczny rozumiany w różnoraki sposób, ponieważ to, co usłyszycie, będzie opowieścią na poziomie różnych podróży pana Kleksa, ale w troszeczkę przewrotnym tego słowa znaczeniu. Jak to? Tak nosi tytuł, tak nosi tytuł następnego utworu. Jak to? Pokażę ci, jak to widzę. Nic się nie bój. Pokażę ci. Grawitacja przestrzenna twojego pokroju bardzo mnie myli. Jestem zmylony. Nie zgub mi się w tej Moskwie, bardzo cię proszę. Potem pokażesz mi Tokio, oddasz mi żył. Mam w głowie plątaninę, powoplanie miast. Każdy zakątek, każdy krajobraz. Na twarzy takie znamie, a na rękach mam strach. Tylko dookoła nie za wiele. Nie za wiele takich ładnych, lśniących rad. Dobrze, że jest taki uśmiech, uśmiech twoich rzęs. Podobało ci się? Tak to widzę wszystko. Uśmiech twoich rzęs. To wbrew pozorom była miłosna piosenka, a trochę narkotyczna. Uśmiech twoich rzęs. Ja to wtedy, jak sobie o tym myślałem, to myślałem właśnie, że uśmiech rzęs względem osoby, którą kocham, do której darzę takie uczucie, że ten uśmiech czasami jest w kącikach oka, czasami jest w kąciku ust, ale bardzo często rzęsa jakby podkreśla ten uśmiech. I jakby uśmiech twoich rzęs mówi mi o tym, że mnie kochasz. Tak, takie było przesłanie tego utworu, choć on był strasznie dziwny. Tak jak teraz słucham, fajnie jest posłuchać, czasami wrócić do rzeczy, których się robiło. Fajnie, że jesteście ze mną w tej całej wyprawie muzyczno-sentymentalnej. To będziemy mieli już zamknięty folder, pokój sobota brak. I ponieważ już mamy godzinkę, tutaj nagrania 57 minuta leci, to mamy jeszcze dwa numery i singielek. Dwa numery i singiel. Jak w radio. Naprawdę, jest jak w radio. Psychozabawa. To jest utwór, który powstał w różnych okolicznościach. Ja go strasznie lubię. Jest fajny klip do tego. Nakręciliśmy go tak amatorsko na YouTubie. Można sobie zobaczyć. Bedroom Visitors, psychozabawa. Tak, wystarczy wpisać. I tekst to jest odwrócone, jakby trochę pomylone pytania z jakiegoś poradnika dla wróżek.
To jest taki test właśnie psychozabawa, właśnie tytułowa, który pozwala określić, jaka jest twoja osobowość. I tam na końcu jest rozwiązanie tego. Psychozabawa. Inteligentny.
8 do 4 jesteś prawie normalny. Na tym zakończymy jednak naszą audycję. Tak jak w życiu są zmiany nagłe, zawirowania, tornada, czy jakiekolwiek inne leje po bombie. I tutaj zakończymy tą przygodę. Ciekawie się słucha swojej muzyki i dzieli się z wami. Niektórzy by powiedzieli, że to jest walenie konia, ale dlaczego? Walić konia też można czasami, nie ma problemu. I na sam koniec chciałbym wam polecić tutaj w tym zestawieniu, tym słownym, myślę, że to będzie idealny moment, żebyśmy przeszli do polecenia. Mam kolegów, zespół nazywa się Jibril, ja piszę skrótowo DJ Ibril, to jest Gabriel z... Zabijcie mnie teraz. W jakimś języku to jest Gabriel. Tak mi się wydaje. A utwór nosi tytuł Hymn do korzeni mego ciała. Chyba tak będzie miał... Chyba się tak będzie nazywał. Możecie go posłuchać przedpremierowo, bo jeszcze nie pojawił się na kanale zespołu, ponieważ chyba tam jeszcze teledysk się szykuje i tak dalej. A tutaj taki bonusik na sam koniec. Dziękuję wam serdecznie za słuchanie tej audycji, bo to będzie właśnie ostatni numer. Następna audycja muzyczna może się zdarzyć, ale za jakiś czas, a w następnej pewnie jakiś gość. Dziękuję wam ślicznie za słuchanie. Fajnie było gościć w waszych uszach i żegnam się. Jibril, hymn do korzeni mego ciała. Ścieląc dywan, nigdy nie miałem serca, by to opisać, odwagi, by przed sobą to przyznać. Z każdym rokiem lat przybywa, nie tylko mi, każdy chciałby urwać kilka dni. Cóż, za szybko zaczęliśmy biec, za szybko nauczyli nas pływać. Choć pod nogami ziemia jeszcze nie zimna, w płucach jeszcze trwa wczorajsza chwila. Dym, który trzymasz, hymn do korzeni mego ciała, maszyna, konstruktor w glinianych nogach, obity tym, co zostało z jego wczoraj. Z niepewnością patrzy w przód, z niepewnością patrzy w tył. Szumi pośród koron drzew tych, których od lat
życia jakby dalej się kręci. W klepsydrze jeszcze pozostał piach. Ja siadam z boku dzisiaj nieco mądrzejszy, o parę doświadczeń wyrytych w pniach. Słucham ich echa, co krąży jak sępy, ich opowieści, które tak dobrze znam. To nie jest miejsce, by stawać się lepszym, to nie jest miejsce na to i czas. Dziś znów patrzę, jak płaczą wierzby, to dla nich wczoraj szumiał mój las. Nad moim domem dziś zachodzi księżyc, a w moim domu ten ktoś to nie.